650 milionów dolarów i nie mieć pieniędzy. Tyle John Depp przez 17-20 lat zarobił i nie ma pieniędzy. No i teraz skarży wszystkich naokoło, skarży swoją firmę, która pilnowała mu pieniędzy, skarży swoich prawników. Ogólnie rzecz biorąc, to w Hollywood prawnicy, no to biorą 5% od obrotu i inwestorzy, czy tam ludzie, którzy pilnują pieniędzy, też biorą 5% od obrotu. Czyli jak on zarobił 650 tysięcy, to jedni i drudzy w zasadzie dostali koło ponad 30 milionów. No ale facet, niestety, aktor, wariował ze swoimi pieniędzmi. Między innymi miał spory pałac we Francji, trzy wyspy na Karaibach, wydawał 10 milionów miesięcznie na znajomych, na rodzinę i tak dalej. 30 tysięcy na wina miesięcznie, no to nieźle, trzeba popijać albo mieć dużą grupę. Także w jednym sklepie to miał rachunek na milion dolarów. Miał 50-metrowy jacht, między innymi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Zapraszam serdecznie. No również go rozwód go kosztował, bo kosztował go 7 milionów. Z żoną długo nie był, niecałe dwa lata. Poznali się oczywiście na planie finansowym. Także skarżył wszystkich naokoło. No ale facet miał fantazję, można powiedzieć. Miał w okolicach właśnie Los Angeles 12 takich garaży, magazynów ze składowanymi różnymi rzeczami, które obsesyjnie skupował. Miał 70 gitar, miał obrazy bardzo dużo znanych. Klimta miał, Modiglianiego, Basquita. Także miał na co wydawać facet. Miał na co wydawać. Teoretycznie miał 40 pracowników miesięcznie, także na to szło 300-400 tysięcy miesięcznie. Same security, czyli ci goryle dla niego, dla jego dzieci i tam dla rodziny kosztowało 150 tysięcy. Facetowi się powiodło, on tłumaczył, że pieniądze to w zasadzie nie zmieniają człowieka, tylko jego uwypuklają, no bo on między innymi też pracował na stacji benzynowej. Człowiek, młody człowiek, no nie taki młody, on tam w latach 60. urodzony. Jego rodzice się rozwiedli, kiedy miał 15 lat. Jego matka miała dziecko starsze od niego, jego przyrodniego brata, 10 razy starszego od Johnny'ego. Miał też siostrę, w zasadzie z biologiczną, no i jeszcze przyrodnie, następną przyrodnie rodzeństwo. Przyjechał do Los Angeles w 1985 roku w grupie rockowej, chciał zrobić karierę, ale nic z tego nie wyszło, także, bo nawet tam, gdzie mieszkał, no to ani szkoły średniej nie skończył, ani żadnych oczywiście uniwersytetu, koledzy. Przeleciał przez poprawczak w pewnym momencie w Los Angeles szukał różnych zajęć. Do aktorstwa się nie garnął, sprzedawał jakieś rzeczy przez telefonicznie, ale nic mu nie wychodziło. Pierwszą żonę, którą miał, to poznała go z Nicolasem Cage'em, także też znany aktor. No i Nicolas Cage powiedział mu: słuchaj, dlaczego ty nie zostaniesz aktorem? No i tak to się wszystko zaczęło. Zaczął grać w najróżniejszych filmach, między innymi w Platoon, w serial
w serialu 21 Jump Street, no ale największą taką karierę to zrobił w 1990 roku w filmie Edzio Nożyczkowe Rączki, także to pozwoliło mu na zrobienie sporych pieniędzy, odbił się wszystkie te wytwórnie filmowe zarabiały niezłe pieniądze, także sobie kupił sobie taki pałacyk Drakuli na powyżej bulwaru Zachodzącego Słońca, taki pałacyk dosyć jakiś no dla ludzi nie za bardzo normalnych, no ale z fantazją można powiedzieć, zbudowany w 1927 roku, no lubił to bardzo. I w pewnym momencie on zawsze grał takie role chłopców, no i jego agenci znaleźli mu inną rolę, czyli piratów z Karaibów. No i wtedy to się zaczęły te wielkie pieniądze, bo dostał 11 milionów na początek, później 20 milionów i znowu za następne, no i około 40-50 milionów za te wszystkie tantiemy i zysku. Ale strasznie lubił wydawać, jak wspominałem, strasznie lubił wydawać jego kolega, czy tam znajomy Nicolas Cage, to też przepuścił 150 milionów i ogłosił bankrupcję w 2009 roku. Także w tym Los Angeles, to co wśród tych aktorów, to coś jest nieprawdopodobne, że po prostu te pieniądze im przechodzą. No a tu ciekawostka jest taka, że powiedzmy Aretha Franklin, ta piosenkarka murzyńska, która niedawno zmarła, niedawno był pogrzeb, to ona przeszła w swoim życiu takie ciężkie czasy, że jak ona przychodziła na koncerty, to przez całe swoje życie w zasadzie ostatnio dobrała 20 tysięcy. To znaczy kontrakt był taki, że jechała gdzieś na jakiś koncert, cokolwiek było tam, stawka 40 tysięcy, 60 tysięcy czy 100 tysięcy, to ona chciała mieć 20 tysięcy gotówki. Wkładała sobie te 20 tysięcy do tej swojej porponetki, torby takiej damskiej i zawsze z tymi pieniędzmi chodziła i kładła gdzieś tam na scenie, zawsze się patrzyła na te 20 tysięcy dolarów, tak? Także Johnny Depp też szkoda, że on nie mówił, że potrzebuje powiedzmy ćwierć kilograma, czy ileś tamtego złota, czy paczki dolarów, które by zakopywał. Nie przepieprzyłby, no bo przepieprzył między innymi na jacht. Kupił jacht w Turcji za 8 milionów, nazywała się Anatolia, no i 8 milionów go kosztowało jeszcze, żeby doprowadzić do porządku. Także 16 tysięcy jacht. No jacht to nie był taki, to był w sumie motorowy, wielki, 55 metrów łódź, żaglowiec, udawany żaglowiec, można tak powiedzieć. Sama obsługa to była ośmioro ludzi kosztowała 300-400 tysięcy miesięcznie, także to ciężkie pieniądze, nie? To jest jednak po 20-30 tysięcy miesięcznie za obsługę i wszystkie te ropy, nie ropy. Wokół tego pałacyku Drakuli to wykupił, bo to tam był taki dojazd, powiedzmy ślepy zaułek taki był i tam były to parę posiadłości, no to on wszystkie te posiadłości powykupywał mniej więcej za 10 milionów, bo dlaczego tak się mu spodobało? Bo jak między innymi w tym szale wydawania pieniędzy, to na Bahamach kupił sobie trzy wyspy chyba za 3 czy 4 miliony, takie niepołączone, no i tam planował właśnie spędzać życie i mieć jakiś odpoczynek. Ten Dior, ta woda kolońska, powiedzmy Savage, no to on dla odmiany w tym czasie mówią, że zarobił 16 milionów. I firma, która prowadziła jego te
sprawy finansowe, ostrzegała go strasznie często i dużo, co powinien robić, co nie powinien robić. No a on tam rok temu ich zaskarżył, że to oni go oszukiwali, no i ten coś tam wygrywał. No i tak samo zaskarżył najpierw pierwszych swoich tych prawników, a teraz właśnie drugich. No i ci drudzy, którzy zwalczali tych pierwszych prawników, to teraz właśnie dwa czy trzy dni temu był taki decyzja sądu, że kontrakt taki zupełnie ustny, bez żadnego podpisania, nawet na chusteczce papierowej, to jest nieważny i te wszystkie jego umowy, które on tam spisywał, to są nieważne. No i teraz cały Hollywood się martwi, czy się trzęsie, szczególnie prawnicy, no bo to zmienia precedens taki, jak ci ludzie operują. No, wygląda na to, że bardzo dużo właśnie takich umów jest na gębę. Także co będziecie robić, kiedy będziecie mieli 20 milionów za film? Zdecydowanie pół walizki złota zakopujcie na Wyspie Karaibskiej albo gdzieś nawet w parku, gdzie tylko wy będziecie wiedzieli, bo wygląda na to, że łatwo przyszło, łatwo poszło i facet, który nie miał nic, miał 3/4 miliarda prawie, przepuścił wszystko. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Serdecznie zapraszam. Do następnego.